Marek, prawda, był ambasador z Polski w Niemczech, w Szwecji, a także były stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej. Jest teraz ze mną i z Państwem. Dobry wieczór, panie ambasadorze. Dobry wieczór panu. Panie ambasadorze, słuchając jednej z ostatnich wypowiedzi Władimira Putina, którą zaraz zacytuję, zastanawiałem się, czy w tym całym konflikcie w ogóle jest jeszcze miejsce na dyplomację. A te słowa brzmią tak. Nałożone na Rosję przez Zachód sankcje przypominają wypowiedzenie wojny, koniec cytatu. Czy po takich słowach ze strony człowieka, który systematycznie bombarduje ukraińskie miasta i atakuje też przedstawicieli Zachodu, jest w tym konflikcie miejsce jeszcze na jakąkolwiek dyplomację, na jakąkolwiek rozmowę? Na dyplomację musi być zawsze miejsce. Ja szczerze mówiąc nigdy bym nie wykluczał jakiegoś rozwiązania, które pozwoli jednak zapobiec rozlewowi krwi. Natomiast w polityce na pewno nie ma miejsca na iluzje. I to jest ta nauczka, którą wszyscy chyba teraz musieliśmy przyjąć. Ale no, mamy przecież jednak te rozmowy rosyjsko-ukraińskie, mamy teraz te inicjatywy ze strony premiera Izraela i cokolwiek by o tym mówić, to zawsze powinno być miejsce na rozmowę. Za moment, panie ambasadorze, przejdę do kwestii samej Unii Europejskiej i Niemiec, bo to też niezwykle istotne, to co wydarzyło się w ostatnich dniach wokół tej polityki. Ale dopytam o jeszcze jedną rzecz, bo śledząc to, co dzieje się teraz na linii Moskwa-Kijów, czy też Moskwa-Berlin, Moskwa-Paryż, Moskwa-Waszyngton, to zastanawiam się, a pan jako doświadczony dyplomata na pewno to wie, czy gdzieś poza tym wszystkim, co my widzimy, poza takimi zdjęciami, które teraz nasi widzowie oglądają, poza tymi słowami mocnymi na konferencjach prasowych, czy są cały czas otwarte jakieś kanały dyplomatyczne, które gdzieś za pomocą jakichś dyplomatów mniej znanych, nie znamy ich z imienia i nazwiska, ale te rozmowy, jakiekolwiek rozmowy się toczą, czy tutaj nie ma mowy o takich rozmowach przy okazji tego typu sytuacji, są tylko i wyłącznie te rozmowy, o których za moment też będziemy mówić, czyli ukraińsko-rosyjskie. Czy jest jakikolwiek kontakt dyplomatyczny w kulisach tego wszystkiego, co teraz się dzieje między Zachodem i Rosją? No we wszystkich znanych mi przypadkach zawsze były jakieś kontakty, o których się mniej mówiło, o których nikt nie wiedział, a które były takim sposobem na rozwiązywanie sytuacji nierozwiązywalnych. Oczywiście dzisiaj jesteśmy w sytuacji absolutnie wyjątkowej i bardzo trudno sobie przy tej temperaturze sporu teraz takie kanały wyobrazić, ale ja myślę, że nie może tak być, żeby nikt nie próbował jeszcze zupełnie innej strony jakiegoś rozwiązania znaleźć. Panie ambasadorze, teraz przejdźmy do kwestii Unii Europejskiej, bo rzeczywiście ja też mam taką nadzieję, że gdzieś w drugiej, trzeciej linii dyplomatycznej być może takie rozmowy się toczą i być może za jakiś czas one rezultat przyniosą. Ma pan znakomite kontakty w Brukseli. Co pana zdaniem jeszcze może zrobić Unia Europejska w tej sytuacji, żeby w jakikolwiek sposób uspokoić emocje i mówiąc wprost zatrzymać te rakiety i te pociski, które lecą cały czas na ukraińskie miasta i na ludność cywilną? No, znaczy moim zdaniem Unia odkryła na nowo sens bycia razem wobec tej brutalnej agresji i Unia w tej chwili postawiła wyraźnie na sankcje. To, co obserwujemy, to są jednak sankcje twardsze niż kiedykolwiek można sobie było wyobrazić. Jeżeli przejrzymy wyniki ostatnich spotkań ministrów spraw wewnętrznych, ministrów spraw zagranicznych 4 marca, to wyraźnie widać jedność w skali zupełnie niespotykanej do tej pory. No i jednak te sankcje, które wszyscy sobie wyobrażają, że jednak muszą zrobić wrażenie na drugiej stronie. Ja oczywiście to porównuję trochę z sytuacją od 2013-2014 roku, kiedy reprezentowałem Polskę właśnie w Brukseli i wówczas odbywały się takie debaty, jak strasznie trudno było wówczas przekonać niektórych partnerów w Unii Europejskiej, zwłaszcza z krajów południowych,
że jednak trzeba ekonomiczne interesy poświęcić dla jedności, dla celów politycznych, bo kiedyś przyjdzie nam za to zapłacić w nieporównanie wyższej skali. Wówczas nie było takiej determinacji i nie było takiej gotowości, żeby wyobrazić sobie takie skutki. No a dzisiaj na przykład poza tymi sankcjami, które brzmią już jednak bardzo, bardzo zdecydowanie, jest determinacja, żeby uniezależnić się energetycznie od Rosji. Gaz, który jest tu największym problemem, to w ciągu roku o 1/3, to uzależnienie ma być zmniejszone. To w przypadku ropy to powinno być szybsze. Więc to wszystko wygląda na bardzo zdeterminowane działanie, jak na to towarzystwo rozdyskutowane, jak na tą Unię, o której często mówiło się, że jest niemrawa, że jest takim stowarzyszeniem na dobrą pogodę. No teraz Unia wyraźnie uczy się języka przywództwa. Jeżeli pan pyta, co takiego nowego się może stało, to ja bym powiedział, że właśnie Unia zaczyna robić coś więcej niż tylko deklamować takie prawdy oczywiste, bezpieczne, uniwersalne. To zawsze najlepiej wychodziło. To oczywiście była też taka skłonność do takiej ewangelizacji demokratycznej naokoło, w naszym sąsiedztwie, czyli stwarzania sytuacji, gdzie partner trzeci, który działa w złej wierze, może po prostu wbijać klin między te państwa w Unii Europejskiej. I to wbijanie klina było bardzo długo możliwe. Ja mam nadzieję, i to jest taki drugi mój wniosek z tego, co się dzisiaj dzieje, że już to wbijanie klina jest bardzo utrudnione. Już w tej chwili trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś próbował racjonalizować, szukać, dzielić włos na czworo. To już nie jest ta sytuacja. Mamy do czynienia jednak z brutalną agresją, z postawą absolutnie jednoznaczną i wszyscy, którzy tutaj zgłaszają jakiekolwiek wątpliwości, mogą się po prostu wyłącznie skompromitować. Co oczywiście nie wyklucza, że te kanały dyplomatyczne gdzieś tam muszą być zachowane, ale potrzebna jest determinacja. I teraz może jeszcze jedno zdanie powiem, że tę sytuację w przeszłości wobec Rosji określały takie dwie postawy. Jedni uważali, że żeby jakoś zmiękczyć Rosję Putina, trzeba stosować siłę i dialog, czy odstraszanie i dialog. To musi być zawsze mieszanka tych dwóch elementów. W tym celowali Amerykanie, do pewnego stopnia Brytyjczycy. Natomiast Unia Europejska, Niemcy, ale to było w ogóle domeną Unii, jednak stawiały wyraźnie na dialog, co mogło irytować, ale co było w jakiejś mierze właśnie wynikiem tego podziału zadań, no bo jesteśmy stowarzyszeniem transatlantyckim, działamy razem, jedni robią to lepiej, innym wychodzi to coś innego, dlatego ten podział zadań był w jakiś sposób racjonalny, to trudno dzisiaj wyrzucać. Więc jeżeli miałbym porównać tą sytuację, to właśnie dzisiaj mamy powrót do tego podziału ról, ale już kompletnie bez złudzeń i bez zostawiania takich obszarów do wbijania klina. Ja, panie ambasadorze, właśnie teraz do Niemiec chciałem na moment wrócić, bo to nazwa tego państwa już się pojawia w naszej rozmowie. Pan doskonale zna Niemcy. Pan był tam ambasadorem przez 6 lat. Pracował pan tam zdecydowanie dłużej niż tylko ta praca ambasadora. Jest pan zszokowany, zaskoczony tą zmianą postawy, no bo widzieliśmy w tych pierwszych dniach konfliktu innego Olafa Scholza, czyli kanclerza Niemiec, a po kilku dniach jego
postawa się zupełnie zmieniła. I tak jak pan ambasador mówił, no jakby zmieniło się też to postrzeganie tego wszystkiego, co dzieje się dookoła, podział tych zadań, no ale to jednak był dla wielu osób szok, bo wiele osób krytykowało Niemcy, w tym też tutaj u nas w Polsce takie głosy były bardzo silne, że Polska jest w stanie działać inaczej, a Niemcy jednak cały czas zasłaniają się swoim interesem gospodarczym, a nie myślą o tej wspólnocie. To jest chyba w pewnym stopniu rewolucja, jeżeli chodzi o myślenie niemieckiego rządu w tym temacie. Tak, to jest na pewno przewrót kopernikański, jeśli chodzi o Niemcy. I tutaj chyba są takie dwa czynniki. No i jedno to po prostu ta całkowita zmiana sytuacji na zewnątrz, kiedy ta polityka obłaskawiania Rosji, czyli trzymanie się tych zasad niemieckiej polityki polegających na szukaniu porozumienia za wszelką cenę i pielęgnowania takich uprzywilejowanych relacji z Kremlem, które miały dać właśnie Niemcom możliwość załatwienia różnych bardzo ważnych spraw, to znaczy doszło do bankructwa tej postawy, bo co to dzisiaj znaczy, jeżeli Niemcy mieli taką zasadę, że nie wolno było eksportować broni do krajów, które znajdują się w konflikcie. No i zasada oczywiście jakoś tam zrozumiała ze względu na zaszłości, na historię Niemiec, no ale doprowadza to do takiej sytuacji, że mamy kraj brutalnie zaatakowany, kompletnie bez własnej winy i teraz trzymanie się tych zasad dalej wobec takiej sytuacji oznacza produkowanie nieszczęścia, oznacza przykładanie ręki do wielkiej tragedii. Więc to jest pierwsze może takie traumatyczne przeżycie dla Niemiec, że nie wystarczy trzymać się swoich zasad, trzeba po prostu reagować na politykę zdarzeń, bo świat się po prostu, że tak powiem, świat się dzieje i to wszystko zaczyna po prostu wymykać się naszym takim regulacjom, które powstały przy dobrej pogodzie. I po drugie, to oczywiście musimy tutaj pamiętać o latach 70., o tej tradycji polityki wschodniej, która miała dwa oblicza. Z jednej strony było to zbliżanie się do naszego regionu, stwarzanie pewnych przypuszczalnych granic, co miało swoje ogromne pozytywy dla nas, dla nieco starszych pokoleń Polaków, czy w ogóle ludzi z Europy Środkowo-Wschodniej, ale to też szybko przerodziło się w taką politykę, gdzie Rosja, gdzie Związek Radziecki wówczas był na pierwszym planie i wszystko inne było podporządkowywane tamtym celom. I to wówczas w tamtej tradycji Ostpolitik zrodziła się taka niemiecka wiara, że wystarczy cierpliwość, że w relacjach z Rosją trzeba stawiać zawsze na kooperację, nigdy na konfrontację, bezpieczeństwo zawsze z Rosją, a nie przeciw Rosji. To były takie dobrze, znaczy poczciwe i szlachetne zamiary, które coraz bardziej odstawały od realiów i doprowadzało to z czasem do takich sytuacji jak na przykład wojna w Gruzji, kiedy kanclerz Merkel w przeddzień inwazji na Gruzję rozmawiała z prezydentem Putinem i wówczas Putin ją zapewniał,
że absolutnie do Gruzji nie wejdzie. No i teraz mamy bardzo podobną, mamy teraz podobną sytuację, bo Putin przecież też na kilka dosłownie dni przed wejściem jego wojsk do Ukrainy i rozmawiał z Macronem i z Scholzem i obu przywódców zapewniał, że do tego nie dojdzie. Panie ambasadorze, jeszcze na koniec mam jedną prośbę, jedno pytanie, ponieważ zastanawiam się i ja, i też jak czytam komentarze naszych widzów w mediach społecznościowych, to to pytanie też się tam pojawia. W jaki sposób nawiązują jakiekolwiek relacje w tym momencie przedstawiciele Kijowa i przedstawiciele Moskwy? Wiemy, że przecież trwają te rozmowy. W poniedziałek trzecia runda rozmów między przedstawicielami właśnie Moskwy i Kijowa. W jaki sposób w tym momencie, w tym nastroju typowo wojennym nawiązuje się takie relacje, że ustala się szczegóły, na przykład gdzie, kiedy, kto z kim się spotka? No, to oczywiście tego nie wiemy. Natomiast no, muszą istnieć kanały, które zawsze będą otwarte, ale w takich przypadkach bardzo często jest tu jakieś medium trzecie, to znaczy korzysta się z usług jakiegoś no, neutralnego czy partnera niezaangażowanego bezpośrednio czy fizycznie w tamtą sieć i to jest takim ostatecznym gwarantem, ale ja pojęcia nie mam, no jak w tej chwili, czy właśnie też w takim schemacie to się odbywa. Ambasador Marek Prawda, bardzo dziękuję panie ambasadorze za to, że był pan dzisiaj wieczorem z nami. Dziękuję za przybliżenie tych wszystkich elementów dotyczących dyplomacji, które dla nas zwykłych śmiertelników są często niedostępne, jest to wielką tajemnicą. Bardzo dziękuję panie ambasadorze.